Siemaneczko, debeściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku z gierki H1Z1. Dawno z tej gierki nie nagrywałem. Ale no, nie miałem ochoty za bardzo. Kurczę, bo wkurwiałem się, że coś tam zebrałem, wszystko jest dobrze i nagle trup ginę. Bardzo mi to wkurza takie coś. Ale dwóch z was pisało mi na skrzynkę, jeden chyba albo na odwrót, a jeden na skrzynkę, a dwóch w komentarzach, że chcecie odcinek z H1Z1. W każdym bądź razie trzech was, z was widzów o to mnie prosiło, więc ten odcinek jest. Spróbuję sobie zagrać na serwerze PvP oczywiście, ale na low, gdzie będzie mało ludzi, więc jest szansa, że tak szybko nie zginę. Z tym, że zombiaków będzie w trzy dupy na pewno więcej. Teraz sobie znajdziemy jakiś serwer. Jeszcze jedno. Jest ten. Bardzo ta gra poprawiona. Graficznie jest dużo lepiej. Wszystkie niedoróbki, które były wcześniej, są ponaprawiane. Przynajmniej w jakiejś tam części. No weźmiemy chyba... No nie, pisaliście, że na Krakowie, żebym nie grał, bo tam dużo cheaterów. Wszystko się zmienia. Jak widzicie, low. Jest mało. Tutaj medium. No nie wiem. Wszystko się zmienia, wszystko się zmienia. Dobra, weźmy sobie, nie wiem co to jest. Tamta ikonka, co to znaczyło. Co znaczy ta ikonka? Nie wiem. Groove. Dobra, weźmy sobie felinę, tam coś było. O, jest, dobra. Healer Wijin. O, co tutaj? Kaman? Dobra, weźmiemy sobie to. Wpiszemy się i dołączamy do serwera. Ciekawe, co mnie tutaj będzie dzisiaj czekało. Na pewno będzie przekichane. Powinno być tutaj w trzy dupy zombiaków teraz. No, mam nadzieję, że szybko nie zginę. Bo jak ginę, to mnie to straszliwie zniechęca do dalszej gry. O, jest dzień na szczęście. Więc źle nie jest. Tutaj naokoło mnie zombiaków na razie nie widać. Są jakieś budyneczki, ale w pierwszej kolejności przydałby się łuk. Dobra. Trzeba sobie łuk stworzyć. Sekunda. Okej. Dobra, musimy sobie wymyślić strzały. Czy wymyślić? Odkryć. Oraz. O, wilka słyszę. Dobra, unpack. Discovery. O, źle zrobiłem. Dobra, jeszcze koszulka. Jeszcze koszulka. Potargamy ją. Albo mi się wydaje, albo tutaj kroczy. Tam jest zombiak, ale daleko. Tu jest dwóch. Dobra. Próbujemy odkryć jeszcze łuk. I musimy go teraz zrobić. Czy skraftować. Dobra, kilka strzał. Dawaj. Jakiś się tutaj zaciąłem przy tym drzewie. Co jeszcze mogę robić? Okej. Jakieś strzały słyszałem, albo mi się wydawało.
Nie, to tylko łuk. Okej, trochę pozapominałem, gdzie co miałem. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale jakiś strzał słyszałem wcześniej. Tam są jakieś zabudowania i tam trzeba w tej chwili dojść. Mam tu jeszcze coś do zrobienia? To mogę wyrzucić. No dobra. Jakiś zombiak, żeby mnie tylko nie wypatrzył. No, ktoś tam już biegnie. Będę się miał spyszna, coś czuję. Mam kask. Kask znaleziony. Tam jest kolejna. Ło, tych zombiaków tu będzie w pizdziec. Wow. Dobra, dobra, spieprzam tam do zabudowań. Mówiłem, że to będzie dużo ich. Spieprzony tych zabudowań i spróbuję się tam zamknąć. Zbieramy jeszcze jagódki. Ja pierdolę, ale tych zombiaków za mną biegnie! Tu mamy jednego przed sobą. Jagódki boczkiem, boczkiem, boczkiem. Mam nadzieję, że zdążę zamknąć się w tej chałupie. Ale hauer na głowie już jest. To nie jest źle. Nawet się nie odwracam, ile ich za mną jest. Teraz to muszę zrobić szybko, że wejść i zamknąć drzwi. Dobra, jeszcze z tyłu. Zamknięte. Tutaj mi nie wejdą? Chyba nie. Dobra. Chyba jest dobrze. Ale oni tu cały czas biegają. Będę miał przekichane. Nie ma tu broni? Jest nóż. I ja pierdolę. Słyszycie ich? Ja ich cały czas słyszę. O cholera! Jak ja stąd wyjdę? Patrzcie, jak oni tu biegają, no. O kurwa! Milion zombie, jak ja stąd wyjdę? Do budynku chyba nie mogą wejść, jeśli są zamknięte drzwi. Młotek, ale po co mi młotek? Żebym sobie wyjście stąd chyba wybił z głowy. Maczeta. Aha, dobra, dobra. To ja to wyrzucę. A wezmę sobie maczetę, jeśli się da. Okej. Tu nie ma nic. Nie wiem, czy mnie słychać, bo cały czas słychać tylko te zombiaki pieprzone. O, tutaj coś może być. Oby. Pusta butelka, bierzemy. A, to mi niepotrzebne. Tu jest kolejny knajf. No ja stąd muszę wyjść w każdym bądź razie jakoś. Co się stało? Behind. Nie wiem, co to pisze, co to znaczy. Po co mi ta laga? Tą lagę to ja mogę wypieprzyć. Po co mi to w ogóle? Czekajcie, zrobimy sobie jeszcze. Właśnie, Saszel jeszcze muszę zrobić. Ale potrzebuję do tego chyba sześciu. Tam gdzieś były spodnie, czekajcie. Aha, nie weźmiemy sobie ich teraz. Dobra, woodsticki wypieprzę. Tą butelkę na chwilę obecną też. Spodnie potargamy.
i weźmiemy sobie te drugie. I możemy zrobić teraz satchel, czyli torbę. Dobra. Torba i spodnie mamy puste. Teraz sobie coś tutaj miałem wziąć. Tą pustą butelkę, no właśnie. Ja pierdzielę, jak stąd wyjść? Czekajcie, tam się skitram, tam też bym się mógł skitrać, ale nie wyjdę stamtąd. Dobra, na 3-4 wychodzimy. Co to jest, kompas? Nie wiem, co to jest, ale to na pewno sprawdzę. To wygląda jak kompas, słuchajcie. Ja pierdzielę, tych zombiaków tu jest! Chałupa otoczona zombiakami. Dobra, no wychodzę, no co mam zrobić? Biorę tylko maczetę w łapę. Fajnie to wygląda, że teraz każda broń, którą mamy przy sobie, jest jakoś pokazana. Otwieraj i uciekaj. Biegną za mną? Jeden. Patrzcie, ile ich tu jest. Ho, 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 ho. Ja biegnę drogą. Biegnę drogą, pieprzę. Chociaż mogę sobie jeszcze te jagódki tam zjeść. Czekajcie, odbiorę i powiem, że za chwilę. Za chwilę zadzwonię. Okej. Bo teraz nie ma akcji, nie ma takiej możliwości, żebym przegrał nagrywanie i zatrzymał grę. Dobra, tam są kolejne zabudowania. To jest czyjaś baza. Chyba tak. Ilu ich za mną biegnie? Łoż, kurde, za dużo niż jeden. Jakby jeden biegł, to... Jak pierdziele, ile was, wejce was matka nie miała? Ten odcinek na pewno się będzie nazywał ucieczka przed zombiakami. A, chciałem mu pociągnąć. Może tam w lewo? Spróbuję się jakoś skitrać w tej bazie. Tutaj nie wejdę, nie ma takiej opcji. Po tych skałach. Wow, 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 uciekaj! Nie, cały odcinek to będzie ba ucieczka przed zombiakami. Nawet nie chcę się odwracać, ile ich jest za mną. Wiem, że na którymś klawiszu był odwrót. Ale... Oj, za chwilę będzie jeszcze ciemno. No super! Dobra, zbieramy jeszcze jagódki, żeby potem jakoś przeżyć. Tu jest camping. Nie, szukam jakichś zabudowań. Ja cię cały czas ich słyszę. I czuję ich oddech na plecach. Dobra, pod górę. Może są wolniejsi pod górę. Aż słuchawkę sobie jedną z ucha ściągnę, bo kurde. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dawać mi tu jakieś zabudowania. Dobra, coś tam jest. Przed nocą powinien tam dotrzeć. Dotrzeć. Temu spróbuję łeb obciąć. A, dostał! Ale ja też dostałem. Kurde, zajęliby się tym rannym. Dobra, są jakieś zabudowania. Te serwery low to jest o tyle fajne, że w sumie jak dla mnie, nie? Chociaż w sumie muszę to zweryfikować, to faktycznie jest takie fajne. Myślę, że to jest fajne, bo mało ludzi, ale... Tych zombiaków tu jest faktycznie w trzy dupy i ciut, ciut. Patrzcie teraz, obracam się. Patrzcie, ile ich jest. Wszyscy za mną biegną. Jak nie wiedzieliście, to sobie przewinicie, zatrzymajcie i zróbcie stopklatkę. Ten dostanie znowu w ryj. A, nie dostał. Znowuż ja dostałem. Muszę zdążyć tutaj wejść i zamknąć za sobą drzwi. A nie zdążę, bo jest zamknięte. Ale lipa. A naokoło? Ja, dzień dobry, kolejny zombiak. Łohoho! Tu jest otwarte, czy też zamknięte? Zamknięte. A z tyłu? Dobra, ryzykujemy.
Patrzcie, oni żyją! Jest po mnie, czy nie? Dobra, trzech zabitych. Wszystko pozamykane? Chyba tak. Bandaż. Czy gaza? Skraftujemy sobie bandaże. Dobra, nie da rady. Ja pierdzielę, ile tych zombiaków tu jest. Uhuhu. A z was nic nie wypadnie, gnoje? Chyba nic. Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Stąd już nie ma nawet co biegać gdzieś, bo nic, ja pierdzielę. Jakieś multiwitaminy weźmiemy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze w tych szafkach jest. W domu jesteśmy bezpieczni. Na pewno tutaj przenocuję. Tego jestem pewien. Atak zombie, kurwa mać. Tu jest puste, tak jakby ktoś tutaj szukał. Ale teraz żaden wróg do mnie tutaj nie podejdzie raczej. Da się ich przez okno? Da się! A one mnie też mogą? Ile mam energii? 54. No chodźcie tutaj, dziwki. Tu jestem, gnoje. Haha, dostał w łeb i uciekł. Cwaniaczek, dostał następny. Tak ich spróbuję wykosić. To będzie to trwało, a trwało. Dobra, ja tutaj przeszukam jeszcze. Co tu jest? Łazienka. Nie wiem, do czego to jest w ogóle. Te hałasy mnie denerwują. Kolejny kawałek materiału. Co mamy w biurku? Cukru nie potrzebuję. Dobra. Szyba. Chodź tu. Gnojku. Kurde, tylko nie będzie się tak dobrze bieli to w odbiorze. Gdyż iż, że jest ciemno. No i uciekł. To jest prawdziwy survival. To jest prawdziwy survival. Nic tu więcej nie ma, więc trzeba się stąd chyba ewakuować. Dobra. Spróbuję zaraz tutaj wrócić, jak będzie jasno. Okej, dobra. Powolutku, powolutku zaczyna świtać. Zombiaków na razie nie słychać. Nie wiem, czy się gdzieś zczaili. Ale po prostu chyba się rozpierzchli po różnych zakamarkach. Zaraz zacznę gdzieś tutaj z tyłu. Tu jest śmietnik. Chciałbym tutaj otworzyć, zobaczyć. Zombiaki są daleko, dobra. Spróbujemy ten śmietnik. Coś ze świni, pusta butelka. Okej. Nie wiem, czy weźmiemy sobie łuk, czy maczetę. Dobra, łuk. No i straciłem strzałę. Okej. Została dycha. Powolutku, na spokojnie. Nie ma się co rzucać, bo ich tu jest za dużo, zdecydowanie za dużo. Nie wiem, po co mi ten kawałek metalu, chyba niepotrzebny. Tam jest jakaś lodówka, ale chciałbym jeszcze sprawdzić. Znowu coś słyszę. Tu nic nie ma. Ja pierdzielę, ile ich tam jest. Tam jest kolejny budynek. Chcę sprawdzić tą lodówkę tutaj jeszcze przed tym, co jest. Tu też jest budynek. Koszulka. Świetnie.
Coś słyszałem. Słyszycie? Nie wiem, co to jest. Niewątpliwie coś słyszę, bo stało koło mnie. Duchy? Dobra. Spieprzam do tego drugiego budynku. Tu jest garaż tylko. A zombiaki już. Nie wiem, co to jest, ale wezmę to. Czekajcie, zamknę drzwi. TTS, wow! Maczeta, maczeta! Dawać mi go. Dawać mi go. Następny, dupa! Kurde, idzie następny. Czekajcie, zamknę drzwi. Będzie lipa. Będzie lipa. Wejdą tu jeszcze którędyś? Chyba nie. Tędy? Też nie. Dobra. Chwila spokoju. Tu mam coś genetycznego, ale to jest chyba do wyrzucenia. O cholera, bandaż gaza. Pieronem raz dwa. Ho, ho, ho. Nie jest dobrze. Crafting. Te dwie strzały jeszcze zrobimy, póki mogę. Bandaż. Od razu go użyjemy, myślę. Nawet na pewno. Kurde, żarcia mam w połowie i to mnie troszeczkę przeraża w tym momencie. Co tu jest? Nic. Tu się można skitrać. Mam karabin. Ale cóż z tego, jak nie mam naboi do niego? Tu jest kolejny hauer. A co w szafie? Kawałek materiału. No dobra, mam karabin, ale to nic poza tym, bo... Oni i tak się na to nie... Już myślę, że tam ktoś jest. Oni się na to nie nabiorą, bo... Że mam karabin, nie mogę ich postraszyć, bo... Przecież to głupie paskudstwa są i nawet... Nie wystraszą się i nie pomyślą, że ja mogę mieć tam naboje lub coś w tym stylu, nie? No. Dobra, tu nie ma nic. W tej szafce chyba też nic nie ma, nie ma. Kibel. Dobra, zrobimy sobie bandaże za chwilę. Co tu jest? O, tu mogą być ubrania. Dokładnie tak. Pięknie. Trochę materiału będziemy mieli. Kurwa, obrzygańce. Żarcie bym chciał znaleźć. To przede wszystkim jakąś apteczkę. Zobaczmy, co mają tutaj w lodówie. Jest coś. Świeży kurczak. Pusta butelka kolejna. No co, ale ja nie mam i tak. I tak nie mam... Gdzie wody naczerpać, nabrać. O, pięknie. Znowu coś do żarcia. Się mi to podoba. To jest fajne, tylko że... Kurde, nie zawsze idealnie da się nakierować. Kolejna puszka. Kurde, plecak by mi się przydał w tej chwili. Zdecydowanie przydałby mi się plecak. Już tu praktycznie miejsca nie mam. To było przeszukane. Tutaj coś jeszcze jest. Ale pusto. Tego biurka nie da się przeszukać. I teraz tak, tu mamy, jeszcze chyba nie byłem, nie? Czy byłem? Dobra, milion bandaży zaraz sobie zrobię. Nie, no żartuję, ale ze trzy myślę.
O, już przez chwilę myślałem, że spieprzyłem. To nic nie ma. Tu jest hauer. Rest, co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Co to w materacu grzebie? A kurde, trochę to potrwa. Dobra, dobra. Co to będzie? Pierwszy raz się spotkałem z taką opcją. Długo trwa, może być coś dobrego. No i co? Rest. Co kurwa znaczy rest? A pieprzmy to. A myślałem, że już ich nie ma, dalej gnojki tutaj są. To był ten garaż chyba, nie? Zamykamy. Tu jest wyjście. I tam też jest wyjście. Tu jeszcze chyba nie byłem. Albo byłem, tylko zapomniałem. Tu jest hauer, byłem. No cóż. Rest, aha, dobra, dobra, ja poszłem chyba spać, bo energię widzę. Mam odnowioną. Zobaczymy za chwileczkę. 74 woda, 77 zdrowie. Energia 36. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to mi z czymś pomogło, czy witaminki? Chyba to. No i zaraz się przekonamy. No kurwa, w niczym to nie pomogło. To bandaże chyba swoje zrobiły. Dobra, na pewno coś musimy zeźreć. Weźmy sobie, nie wiem, co weźmy sobie. To chcę wyrzucić. Ach, szkoda, nie wiem, czy mogłem spróbować. Nie wiem, czy nie da się odwrócić uwagi zombiaków właśnie, żeby patrzyli na flarę. Mogę ją wyrzucić i sprawdzić, czy się przy niej zbierają. Dobra, 53 żarcia. I co? Zrobimy taki sam myk jak wcześniej, czyli wyjdziemy z serwera i za chwilę tutaj wejdziemy. Tak jest. No dobra, flara nadal płonie. Zombiaków chyba już nie ma. Nie jestem pewny, bo to wyjście z serwera i wejście tutaj trwało dosłownie 3 minuty. Tam byłem. Kurde, będę biegał po nocy? No nie za mądre by to było. No. Chyba będę skazany na to, żeby biegać po nocy. Ale jak... Ja tutaj nic nie widzę, żadnego budynku, nic. Tam byłem. W tym pierwszym nie byłem jeszcze. Dobra, spróbujemy tam dobiegnąć. Może się nie rzucą na mnie tak od razu. To auto przeszukiwałem. Dobra, spróbujemy. Tam jest zombiak jeden przy wyjściu. Łoż, tu już jest więcej zombiaków. Dobra, dobra, spieprzaj. Spróbujemy cię tutaj rozwalić. Tylne drzwi. Dobra, zamknięte. Okej. Lodówka. Nie ma nic. To po kolei. Po co mi sól? Po co mi cukier? Pusta butelka. No nie wiem. Ja wody za chwilę nie... Chociaż nie, 70. Co to jest? Corn size. Chrupki kukurydziane chyba.
Dobra, kuchnia przeszukana, nie wiem co tam jest. Tam jest wyjście, to nie idę. Telewizor Sony rozpierducha. Dobra, na pianinie grać nie będziemy raczej. Ale przyszedł tutaj za mną chyba tylko jeden zombiak. Cholera, nie ma miejsca. Na nic. Zaraz to sprawdzę. Tak, bo ja miałem targać chyba wszystko. No właśnie. Potargamy sobie koszulkę. Gacie. Co my tu mamy? Jeszcze jedna koszulka. Nie wiem, co to jest. Spark plugs. A nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest, jeśli wiecie. Bo wy wiecie wszystko, to też na pewno to też wiecie. Ja sobie zjem jeszcze puchę. Dobra. Mam tu jeszcze coś do potargania? Nie mam. Czyli zrobimy sobie bandaże. Trzy chyba, nie? Nawet cztery. Nawet pięć. I nawet sześć. I nawet siedem. Jak świetnie. I ósmy też wpadnie. Ale dziewiątego już nie będzie. Okej. Okay. Robi się chyba jasno, z tego co zauważyłem. Gdzie są te bandaże? Tutaj. Co jest, co jest? To jest jakiegoś zombiaka tutaj blisko słyszałem, a mi się wydawało. Nie, gitara. Dobra, zrobiło się jasno. Teraz sobie tą koszulkę znowu mogę wziąć. W szafie kawałek materiału był również. Tutaj, spodnie. Dobra, będą kolejne do potargania. O, fajnie, że się jasno zrobiło. Tyle tylko, że trzeba odcinek kończyć. Inaczej ten odcinek będzie miał 3 godziny. No i prawdopodobnie będzie trochę dłuższy. Bo będę chciał sobie podbiec jeszcze do jakichś zabudowań innych, nowych, nieprzeszukanych. Spodnie znowu potargamy, koszulkę też. No i cóż, zrobimy sobie jeszcze jeden bandaż lub dwa. A nawet 3 i 4. Okej, okay, teraz tędy wychodzimy, gdzie biegniemy. Nie, wiecie co? Zakończymy tutaj odcinek. Kolejny odcinek będziemy stąd zaczynać. No. Mam nadzieję, że znowu na dzień trafię. Dobra, znowu zaczęło... Co to pisze? For cheating? Co? Nie mam pojęcia. Zaczęło mi się znowu... Naszła mi ochota znowu, żeby grać w tą gierkę, także... Także myślę, że znowu jakiś odcinek będzie. Nie wiem, zobaczymy. Nie obiecuję, jak zwykle. Piszcie w komentarzach to, o co was prosiłem. Zostawcie po sobie łapę w górę, to zawsze motywuje i zachęca do dalszej gry. No i tyle. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, ho. Pa, pa.